Pominek od nas. W ogóle bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest nam bardzo, bardzo miło, że możemy tutaj właśnie z wami pobrać. No i oczywiście mamy nadzieję, że tak będziemy się odwiedzać nawzajem. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Niejednokrotnie. No, bawimy się razem. Czujcie się. O, aktorka jest, jedna, druga. Proszę. Kiedyś sobie puszczałam i oglądałam. Pani doktor. Pani doktor, tak. My was też tutaj ugościmy czymś tam. Zobaczymy. Repertuar. Tak, zaraz tutaj. Ale proszę jeść, póki jest ciepłe. Barszczyk i. I te, proszę, sałateczka do tego zapraszamy. Tak. Czyli najpierw proszę stunek, bo myśmy już częściowo skonsumowali. Seks appeal to nasza broń kobieca. Seks appeal to coś, co was podnieca. Dzień, styl, szał, szyk, temat zdobywamy w mig. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak wzdychacie godzinami. I męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Najtwardszy głaz od razu, grzeczny, serdeczny jest dla każdego z nas. Słaba płeć, a jednak najmocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Dzień, szyk, szał, styl, nasze bryto serca pił. Ta ma auto, ta brylanty, ta futerek mów. Inna znowu pereł sznur, a ja parę nut. Ładny uśmiech w kapeluszu, ładne oczy, ładne brwi. To ważniejsze niż bogactwa, bo w tym wszystkim sekret tkwi. To nasza broń kobieca, seks appeal, to coś, co was podnieca. Dzień, styl, szał, szyk, temat sobie pomyślnik. Jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak, zdychacie godzinami. I będziecie się żyć strach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Najtwardszy głaz, od razu grzeczny, serdeczny, dla każdego z nas. Słaba płeć, a jednak najmocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Dzień, szyk, szał, styl, nasze prawdy. Ja nie umiem grać w brycza. To żaden problem. Wielu ludzi nie umie, a są szczęśliwi. Moja tragedia polega na tym, mój problem, że ja nie umiem, a ja gram. Ja nie chcę, ale ja muszę grać. Takie są wymagania mojej żony. Ja się brzydzę brydżem, ale ja gram. Bo moja żona nigdy nie ma czwartego. To nieważne, że ja nie mam czwartego, żeby zapłacić rachunki, żeby zapłacić raty. Ej, to nie obchodzi. Ona musi znaleźć czwartego idiotę, który będzie przerzucał się tymi
kolorowymi kartkami. Ona sprowadza do mnie, do domu różnych typów. Ona ich karmi różnego rodzaju frykasami, napitkami, sadza je wokół mojego stołu. Ona im płaci moimi ciężko pożyczonymi pieniędzmi. Ona im pozwala wygadywać różne nieprzyzwoite słowa. Raz sprowadziła dryblas, dwie głowy wyższe ode mnie, pryszczaty, strupy na nosie. Ale jaka figura? Wicemistrz brydża. Ja grałem z nim przeciwko mojej żonie i jej partnerowi. Moja żona mówi bez atu. Ten dryblas na to kontra. Partner pas, no to ja też pas. Jak on nie wstanie, jak on nie ryknie na całe gardło, jak mnie pan o moim kontra nie pokażesz kolor, to ja pana rżnę w pysk. Pokazałem kolor. Siny z białości i oburzenia. Gdybym ja miał pistolet albo nóż, to ja bym go spoliczkowałem. Na dodatek moja żona w nocy mówi, że ten dryblas to on miał rację. Bo gdybym ja się tak zachował w klubie myśliwskim, to mnie by z niego wyrzucili. Nie by wyrzucili z klubu myśliwskiego. Też pomysł. Jak to by mnie tam wpuścił. Ona na ten temat sprowadziła mi profesora od brydża. Bo to nie wypada, żeby dorosły człowiek nie potrafił policzyć do 13 kart. Ja musiałem kupić kajet, piórnik. Dobrze, że mnie nie kazała chodzić w mundurku z tornistrem. Ja przez ten brycz, to ja mam potworne sny. Ja się kładę na wieczór, zasypiam koło 4 w nocy i mnie się śni, że ja gram w brydża, że ja licytuję szlemika, że ja zakładam impas 9. Ja nie mogę dostać się do stołu, nade mną cała jej rodzina chichocze. Innym razem mnie się śni, że ja jestem król singiel i leżę bez jednej. Budzę się w czarnej rzeczywistości, ja leżę z jedną. Królowa atu, która mnie bije z trzeciej ręki. Moja żona kiedyś miała okres do rozwiązywania krzyżówek. Ona potrafiła do mnie dzwonić do pracy i pytać o różne hasła. Raz dzwoni i pyta, co to jest za część ciała na 4 litery, która kończy się na A. To ja, czerwony ze zdenerwowania, wygaduję przez telefon przy moich pracownikach różne świństwa. A tu chodziło o ręka. Innym razem mnie pyta, jaka jest stolica Gujany francuskiej. Czy grog to fasola szablista? No ale to się na szczęście skończyło. Ja nigdy nie pałałem za dużą miłością do mojej żony. Ze względu na różnicę płci. Dużą różnicę płci.
Teraz już nie ma mowy o płeć, a jest mowa o płać. Jak ona przegra, to ja płacę. Jak ona wygra, to ja płacę. Jak ja wygram, to nikt nie płaci. I jak ja mam w końcu grać? Ja byłem niesamowicie spokojny człowiek, zrównoważony, a ja przez ten brycz stałem się kartacz ogromny, nerwowy. Ja bym sobie poszedł do klubu, usiadł spokojnie na moniuszki. Ja bym poszedł w teatr, ja bym poszedł do restauracji, wziął sobie kufel z bąbelkami albo szklaneczkę bez bąbelek. Ja bym poszukał baru, co to Sienkiewicz pisał, krzycząc, bar wzięty. Ja bym poszedł do kina, ale ja muszę grać brycz. Ja nie mogę inaczej sobie organizować tego wolnego czasu. Tylko brycz i brycz. Ten brycz to nawet żona wprowadziła w naszych tych intymno-erotycznych stosunkach. Jak ona mówi kier, to ja muszę powiedzieć dwa kier. Czyli podnieś kolor i wchodzę. Albo pas, czyli całkowita niemożność. Ja kiedyś mogłem powiedzieć nawet trzy kier, ale ja powiedziałem pas. To ona zagląda pod kołdrę i mówi: z taką kartą pas? To ja na to, że ja nie gram z takimi, co zaglądają w karty. Dziękuję bardzo.
życiem, czy ważniejsze jest życie, czy przykazań 10. Bo jak liczy się w życie, to ja ciągle jestem w lesie i cholernie mi żal. Thank you.